Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z Jackiem Frankowskim. Witaj, Jacku. Dzień dobry, bardzo miło mi, że znowu goszczę na kanale Rafała Mosakowskiego i jego mam możliwość spotkania ze wspaniałymi widzami tego kanału. Dziękuję, Jacku, za miłe powitanie. Przechodzimy do sprawy, mianowicie dosłownie na dniach został zwolniony, przesłuchany, ale także pozwolono mu powrócić do Australii. Twórca WikiLeaks, czyli Julian Paul Assange. Dlaczego ta postać jest tak ważna? Człowiek w sumie młody, młodszy od nas, bo zaledwie 53-letni. Czyli młodszy kilka lat ode mnie i pewnie kilkanaście lat od ciebie, żeby nie wypominać twojego wieku. Jak oceniasz tą postać, jak oceniasz jej drogę życiową, a zwłaszcza tragiczne były lata, w których w zasadzie przebywał w, można powiedzieć, w więzieniu, nie w więzieniu, w celi więziennej, ale nie mógł opuścić ambasady na terenie Londynu. Różne tam były próby, wyprowadzono go wreszcie chyba z tej ambasady. Przybliż troszeczkę tak naszym widzom i naszym słuchaczom postać Juliana Assange. Julian Assange jest dla mnie osobą bardzo bliską z tego względu, że jest to męczennik wolności, męczennik prawa do wolności słowa. A wolność jest zresztą przez wielu różnie pojmowana. Na przykład, Rafale, dla ciebie co oznacza wolność? Wolność? Tak. Dla mnie to chcieć i móc robić to, co się zrobić powinno. Ale wiesz co, ja też nad tym się zastanawiam. Bardzo podobno zdefiniowałem dla swoich potrzeb. Tak. Co prawda są też tacy, którzy uważają, że ich największym ograniczeniem wolności to jest to wtedy, kiedy oni czekają na transmisję meczu, a żona domaga się, żeby wynieśli kosz ze śmieciami. I to jest dla nich największe ograniczenie wolności. No więc różnie ludzie do tego podchodzą. Żona wtedy mocno ryzykuje. No tak. Jeżeli jest ciekawy mecz, to ryzykuje. Ale z kolei, jeżeli się mąż nie podda tej, to też ryzykuje. To trzeba mieć świadomość. Ale to jest taka tresura męża. Tresowanie. Zresztą ja miałem przyjaciela, który miał partnerkę życiową, treserkę niedźwiedzi, także różnie się trafia. Ale jego nie trenowała, tresowała, czy jego też? Tego nie wiem, ale bardzo możliwe, że też na tym trenowała, na tym moim znajomym Krzysiu. Ale wracamy teraz już na poważnie. Otóż WikiLeaks. Nie wszyscy może orientują się, czym jest WikiLeaks. Otóż WikiLeaks jest to, właściwie można powiedzieć, strona internetowa WikiLeaks, czyli wiki przecieki, udostępniająca informacje, które napływały do WikiLeaksa. Sam WikiLeaks, którego Julian Assange był redaktorem naczelnym, nie zdobywał tych informacji na zasadzie włamywania się na różne konta, tylko po prostu dopływały te informacje. Chociaż trzeba powiedzieć, że Julian Assange w swojej karierze miał też wyrok za to, że był hakerem. Mhm. Hakerem, no i był bardzo zdolnym programistą. I teraz dokumenty i pliki, które za sprawą WikiLeaksa docierały do szerokiej opinii publicznej, można liczyć w milionach. Mhm. Ja chcę wymienić te główne tematy, które w WikiLeaksie się pojawiały i które właściwie ściągnęły na Assange'a represje, kilkunastoletnie represje, których doświadczył będąc więźniem, ale nawet wtedy, kiedy nie był więźniem, to był też pozbawiony możliwości funkcjonowania, kiedy przebywał w ambasadzie Ekwadoru. Ale do tego wrócimy. Otóż pierwszy taki blok tematyczny, który udostępniało WikiLeaks, to były dane
uzyskane przez WikiLeaks od Bradley'a Manninga, który potem występował jako Chelsea w związku ze zmianą płci. I te wycieki dotyczyły wojen USA. Czyli zaczynał jako facet, kończył jako kobieta. Tak. Manning, Chelsea. Kolejny blok tematyczny, który udostępniało WikiLeaks, to były depesze Kissingera. To taki całościowy blok, który dotyczył archiwów amerykańskich, ale pod hasłem depesze Kissingera, czyli w czasach Nixona. Nixona, tak, to był minister stanu. Sekretarz stanu, czyli tak. Minister spraw zagranicznych, tak. USA. I to jest ponad 1,7 miliona dokumentów amerykańskiego rządu z lat 1973-1976. Teraz kolejny. Tajemnice szwajcarskich banków. I to, ja myślę, był też ten blok tematyczny WikiLeaksa, który bardzo zaszkodził, w cudzysłowie, Julianowi Assange. Czyli wzięli go na celownik. Tak. Dlatego, że w tych tajemnicach szwajcarskich banków ujawniał malwersacje wysoko postawionych osób. I tacy nie darują, kiedy naruszy się ich interesy. Mhm. To jest jedna sprawa. Teraz kolejny. To był bardzo dramatyczny dokument filmowy, który pokazywał ostrzał irackiej wioski. Ale ten dramatyzm jednego z tych dokumentów polegał na tym, że to było filmowy z kabiny helikoptera ostrzał cywilów, w którym zginął także reporter Reutersa. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że pilot tego helikoptera traktował to jako świetną zabawę, strzelanie do tych cywilów. On leciał z tym pilotem w tym helikopterze? Nie leciał, tylko zdobył te materiały. Tak, i przekazał, i WikiLeaks je publikował. Mhm. Czyli po prostu on nie uczestniczył w tym wydarzeniu, tylko był zszokowany, że je po prostu ujawnił. Bo trzeba powiedzieć, że WikiLeaks w większości ujawniał dokumenty czy materiały, które napływały do WikiLeaks. 99% cudze materiały. Tak. Tak, to na tym rzecz polegała, że zdobył takie zaufanie, że po prostu do niego dostarczano. I teraz kolejny blok materiałów, które zostały, można powiedzieć, docenione, ale w tym sensie docenione, że potem spowodowały... Docenione w cudzysłowie. Tak, że spowodowały te represje, które spłynęły na Assange'a. To były dokumenty dostarczone przez Edwarda Snowdena, tak zwany PRISM. Co to znaczy PRISM? Właśnie, musimy powiedzieć. To są tajne informacje, które ujawniły program NASA inwigilacji. Szeroki bardzo program inwigilacji, e-maili, połączeń telefonicznych oraz kont na serwisach społecznościowych. Więc Snowden udostępnił te materiały, które pojawiły się również w Guardianie i szeroko były publikowane przez WikiLeaks. Kolejnym, i to dotyczy też, można powiedzieć, polskiego wątku, ponieważ w publikacjach dokumentów Departamentu Stanu USA znalazły się także korespondencję ambasadora amerykańskiego w Polsce, który ujawnił, że rozmawiając z ówczesnym prezydentem Bronisławem Komorowskim, że nawet ja mogę to zacytować, że Bronisław Komorowski i Donald Tusk zamierzali sprzedać lasy i nieruchomości należące do Skarbu Państwa. By zdobyć środki na wypłatę odszkodowań na mienie odebrane Żydom przez Niemców i Sowietów. Komorowski złożył taką obietnicę w styczniu 2009 roku, a jego deklaracja jest kluczem do zrozumienia szeroko zakrojonej strategii rządu. Ambasador Wiktor Esz zaraportował do Departamentu Stanu USA, że Komorowski stwierdził, że premier Tusk zmusi niepokornych ministrów, by dołożyli się do rekompensat
sprzedając państwowe lasy i nieruchomości. To jest właściwie porażająca wiadomość, szczególnie w kontekście sytuacji, w jakiej w tej chwili znajdują się polskie lasy. Ale to jest jak gdyby odrębny wątek, do którego chciałbym, żebyśmy kiedyś też wrócili na falę. Na razie zajmijmy się Assange'em i Wikileaks. Tak. Otóż, kiedy okazało się, że publikacje Wikileaksa są bardzo niebezpieczne dla różnego rodzaju agentów rządowych, szczególnie Stanów Zjednoczonych, wówczas postanowiono dobrać się do redaktora naczelnego Wikileaksa. On tą działalność prowadził cały czas z Australii? Nie. On, znaczy, trudno mi powiedzieć, gdzie jego było miejsce, bo on był światowcem. Mhm. Trudno mi było powiedzieć. Natomiast wiadomo, że w tej globalnej wiosce, jaką w tej chwili jest świat, to wystarczy, można z każdego miejsca prowadzić. Tak. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, skąd, z którego miejsca on prowadził. No prawdopodobnie, no skoro znalazł się w Londynie, to może z Wielkiej Brytanii. W każdym razie najprawdopodobniej z Europy, ponieważ pierwszą próbą zdyskredytowania Assange'a było taka prowokacja i zarzut, który na wniosek Szwecji było wystawienie listu gończego. To było 30 listopada 2010 roku i w liście gończym Assange był oskarżony o wymuszenie seksualne i gwałt. Praktycznie to chodziło o to, że o dwie panie, z którymi się zadawał wtedy w Szwecji Assange, oskarżyły go o to, że w trakcie stosunku nie używał prezerwatywy. Strasznie groźny zarzut. No. Ale pretekst był. Dla nowoczesnej pani jest to bardzo fatalna praktyka. Ale pretekst do tego, żeby wystawić list gończy, był. Dlatego Assange, starając się uniknąć ekstradycji do Szwecji, sam się zgłosił na policję. W tydzień później, po ogłoszeniu przez... Czyli wszystko się dzieje w 2010 roku. Tak, tak. Już wtedy Assange miał świadomy, że ta ekstradycja może zaowocować kolejną konsekwencją, wyczuwając, że jest to inicjatywa Stanów Zjednoczonych w tym, żeby go obarczyć tymi zarzutami. Teraz 16 grudnia, no dwa tygodnie po tym, Assange, po tym opublikowaniu listu gończego, Assange został osadzony w areszcie domowym w Ellingham Hall w Norfolk. To nawet jest zabawne, bo Władimir Putin określił to aresztowanie jako niedemokratyczne. No, Bo rzeczywiście było niedemokratyczne. Było niedemokratyczne z jednej strony, a z drugiej strony Władimir Putin jest wielkim, że tak powiem, przyjacielem i piewcą demokracji. No, to się tak jedno z drugim zbiegło ładnie, tak. Ale ponieważ był to areszt domowy, to Assange skorzystał ale to już w 2012 roku schronił się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, gdzie uzyskał nawet obywatelstwo ekwadorskie, ale macki Stanów Zjednoczonych działały. I 11 kwietnia 2019 roku prezydent Ekwadoru, Lenin, nomen omen, Lenin Moreno, ogłosił decyzję o wycofaniu azylu i dało to asumpt do tego, żeby policja wkroczyła do ambasady Ekwadoru i aresztowała Assange'a. Bo już nie był azylantem. Nie był azylantem, tak. Pomimo tego, że wcześniej dostał obywatelstwo nawet Ekwadoru. No ale Lenin zmienia zdanie nieraz. To... Lenin Moreno, charakterystyczne imię. No właśnie. Więc w chwilą, kiedy właściwie brytyjska policja aresztowała już Assange'a, to szwedzka prokuratura umorzyła zarzuty przeciwko Assange'owi o sprawie gwałtu. Ale to nie wyczerpywało sprawy, ponieważ w 2001 roku jesienią rząd USA rozpoczął proces sądowy ekstradycji Juliana Assange'a. Mhm.
No i to się dopiero teraz zaczęły, dlatego że równocześnie wskazywano, że jeżeli Assange zostałby rzeczywiście ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, to w Stanach Zjednoczonych będzie mu groziło co najmniej 175 lat więzienia wobec tych zarzutów, które Stany Zjednoczone gotowe były postawić Assange'owi. Ale formalnie decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy nie, musiał podjąć sąd brytyjski. I teraz wyobraź sobie, Rafale i drodzy widzowie, że 20 kwietnia 2022 roku brytyjski sąd magistracki formalną decyzją wydaną przez ówczesną brytyjską minister spraw wewnętrznych Priti Patel, zapamiętajcie to nazwisko, Priti Patel, zatwierdził ekstradycję Juliana Assange'a do USA pod zarzutem szpiegostwa. Wrócimy jeszcze do tematyki, na jakich podstawie ogranicza się wolność, więc w Stanach Zjednoczonych to jest ustawa o szpiegostwie z 1917 roku, którą do dzisiaj stosuje, nawet się próbuje ją wykorzystać w procesie prezydenta Trumpa. Teraz, mimo wszystko, że te represje, które do... Aha, bo ja nie powiedziałem, że Chelsea Manning już jako kobieta została skazana na 25 lat więzienia. Co prawda już wyszła z tego więzienia, skrócono jej przebieg tego, natomiast 25 lat więzienia zasądzono za to, że przekazywała te dokumenty, zresztą to była... Assange'a, zresztą to była pracownik służb amerykańskich, to nie była jakaś przypadkowa osoba. A i teraz właściwie pada pytanie, co powoduje, że pomimo zagrożenia wieloletnimi wyrokami, jednak znajdują się ludzie, którzy, tak zwani sygnaliści, whistleblowerzy, whistki, którzy ujawniają przestępstwa agencji rządowych USA. Co jest powodem? Gdybyśmy się zastanowili, to Rafale, jak sądzisz, co jest powodem? To jakaś silna potrzeba walki o ideę wolności. Walki z cenzurą. Walki z cenzurą, ale chyba myślę, że to idea wolności napędza tych ludzi do tego, że gotowi są poświęcić swoją osobistą wolność, żeby przeciwstawić się tym zakusom na odbieranie wolności ogółowi. Tak się zastanawiam. I teraz tak. Wiosną 2017 roku zostało ujawnione akta Krypty 7. Co to jest ta Krypta 7? Akta Krypty 7. Otóż są to narzędzia hakerskie amerykańskiej centrali agencji wywiadowczej stosowane po to, skierowane przeciwko społeczności. To osobą odpowiedzialną za dostarczenie danych do WikiLeaks był Joshua Shatley, który także był pracownikiem CCI jako programista. I on ujawnił te akta Krypty 7, czyli narzędzia hakerskie agencji rządowych stosowane przeciwko społeczności obywateli. Teraz tak. Zirytowany osiągnięciami WikiLeaksa i Assange'a, Mike Pompeo, który był ministrem obrony w czasach prezydentury Trumpa, wyraził się publicznie, powiedział, że WikiLeaks jest organizacją przestępczą, a w prywatnych rozmowach, ale ujawnionych, rozważał opcję porwania lub zamordowania Assange'a. Porwania z ambasady w Ekwadorze. Lub zamordowania. Znaczy Assange'a. W Londynie. Ambasady Ekwadoru w Londynie. Tak. No nie w Ekwadorze, tylko tak, w Londynie. Tak, znaczy w ambasadzie Ekwadoru. Dziękuję. I teraz o uwolnienie Assange'a dopominało się bardzo wielu znaczących postaci. Nawet w Kongresie USA przyjęta została rezolucja Izby Reprezentantów numer 934
przedstawiona 13 grudnia 2024 roku przez republikanina z Arizony, Paula Josera, który wyrażała, ta rezolucja wyrażała przekonanie Izby Reprezentantów, że regularna działalność dziennikarska jest chroniona przez pierwszą poprawkę i że Stany Zjednoczone powinny wycofać wszystkie zarzuty i próby ekstradycji Juliana Assange'a. Teraz tak. Otóż sprawa po tym, kiedy pierwsza sprawa zapadła, że Assange powinien być ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, ta sprawa się nie zakończyła. Tutaj doszło do tego, że między 20 i 21 lutego 2024 roku rozpoczął się proces apelacyjny Juliana Assange'a przeciwko ekstradycji do USA. I teraz muszę powiedzieć, że przed ambasadą amerykańską odbył się wówczas protest zorganizowany przez Konfederację Korony Polskiej z udziałem Diany Ruchniewicz i Marcina Kuśmierczyka właśnie uwolnić Assange'a. I tutaj myślę, że warto pokazać zdjęcia z tego protestu. Konfederacja Korony Polskiej protestowała, ale ja muszę ze smutkiem powiedzieć, że nie odnotowałem jakiejś reakcji wówczas prasy, która by się rzeczywiście ujęła za Assange'em. To był wtedy, ruszał ten proces o to, czy apelacja Assange'a będzie udana, czy on zostanie, czy ten pierwszy proces o tym, że ma być ekstradowany, zostanie potwierdzony. Czy na twoim kanale jest film z tego protestu? Chyba jest na moim kanale, chociaż jak... Trudne pytanie. Nie, bo wiem, że na pewno... Bo ty tam byłeś. Tak, ale nie wiem, czy go nie dałem w PL1, wiesz? Jakbym dał na PL1, mogłem go nie dać na swój kanał. Aha. A wtedy, jak jest na PL1, to już byłby w tej chwili w sferze tej opłatowej, wiesz? Oddzielny problem, wiesz? Ja traciłem prawo do swoich... Dobra, na inną rozmowę. I teraz wracamy teraz do tego sprawy. Otóż ten proces po tym dwudniowym nie zakończył się oczywiście werdyktem, natomiast wówczas sędziowie zwrócili się do Stanów Zjednoczonych, żeby wskazali, potwierdzili, że w wypadku ekstradycji Assange'owi nie grozi śmierć. I Stany Zjednoczone dziwnie nie poddały się temu żądaniu, a żądanie mówiło, że sąd zarządził, że jeżeli zapewnienie o tym, że nie grozi śmierć Assange'owi, nie zostanie złożone przez stronę USA do 15 kwietnia, postępowanie odwoławcze będzie kontynuowane. Amerykanie nie złożyli tego wiarygodnego dokumentu, w związku z tym zostało postępowanie wznowione. I teraz rozprawa 20 maja 2024 roku Wysoki Trybunał w Londynie orzekł, że Julian Assange, założyciel demaskatorskiego portalu Wikileaks, może dalej odwoływać się od decyzji brytyjskich władz o jego ekstradycję do USA. Mhm. Czyli to jeszcze nie był wyrok przesądzający, natomiast dawał jemu uprawnienia, że może się odwoływać. Że ten wyrok nie jest tak, że ma być ekstradowany. Że dalsza procedura odwoławcza może się toczyć. To był 20 maja 2024 roku. I w wyniku tego działań założyciel z katolickiego portalu Wikileaks Julian Assange został zwolniony w poniedziałek 24 czerwca. To zwolnienie z aresztu, kiedy on od razu właściwie udał się na lotnisko, opuścił Wielką Brytanię. W kierunku? W kierunku, właśnie żebym nie przekręcił. No chyba w kierunku Australii. Nie.
Więc tak, według WikiLeaks 52-letni Assange opuścił w poniedziałek rano więzienie o zaostrzonym rygorze Belmarsh i odleciał tego samego dnia z londyńskiego lotniska Stansted. Ponieważ Assange zawarł ugodę z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, na mocy której przyznał się do ujawnienia poufnych dokumentów rządu USA w zamian za zgodę na odzyskanie wolności i powrót do rodzinnej Australii. Z tym, że to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ Assange ma pojawić się przed sądem federalnym na wyspie Saipan, wchodzącej w skład Marianów, wysp będących terytorium USA na Pacyfiku. Ma przyznać się do jednego zarzutu spisku w celu uzyskania i ujawnienia informacji dotyczących obrony narodowej zgodnie z ustawą o szpiegostwie z 1917 roku. W trakcie oskarżenia zarzuca się, że Assange świadomie i bezprawnie spiskował z analityczką wywiadu armii amerykańskiej Chelsea Manning. Przestępstwo to wiąże się z grzywną od 10 tysięcy dolarów do 10 lat więzienia. Ale czas spędzony przez Assange'a w więzieniu Belmarsh, czyli około 62 miesiące, spełni ten zakres więzienia. Czyli po tej rozprawie w sądzie na wyspie Saipan, Assange ma szansę wrócić do swojej rodzinnej Australii. Z tym, że tu trzeba podsumować, że ta ugoda tylko pozornie jest sukcesem wolnościowców, ponieważ ugoda powoduje, że każdy, kto publikuje informacje o bezpieczeństwie narodowym USA przez informatora lub sam informator, jest zagrożony. Nie było to takie pełne uwolnienie, tylko fakt, że dla uzyskania wolności Assange zgodził się przyznać do tego jednego przestępstwa, powoduje, że to jest właściwie pyrrusowe zwycięstwo nas, wolnościowców. Dlatego, że USA zachowało w ten sposób możliwość dobierania się do każdego, kto informuje prasę lub sam jest informatorem o tych działaniach, które według Stanów Zjednoczonych uderzają w interes państwa. I teraz trzeba powiedzieć, że właściwie ten cały przebieg procesu Assange'a jest kompromitujący dla wymiaru sprawiedliwości brytyjskiego. Bo pokazał, że właściwie do ostatniego momentu, dopóki przedstawiciele prawni Assange'a nie zawarli układu ze Stanami Zjednoczonymi, z wymiarem sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, to wyroki zapadające w Wielkiej Brytanii wyglądały jak podyktowane przez właśnie amerykański wymiar sprawiedliwości. Ale teraz chciałbym przejść do tego, że jeżeli Amerykanie w ściganiu tych, którzy naruszają interesy Stanów Zjednoczonych, posługują się ustawą o szpiegostwie z 1917 roku, do jakich prawnych sięgają inne państwa? Do jakich prawnych możliwości ograniczeń, czyli wolności słowa? 107 lat ma już ta ustawa. No, tak. Ale do tej pory jest stosowana i nawet są pewne paragrafy, które próbują naciągać, żeby zarzuty postawić prezydentowi Trumpowi, zarzucając mu udział w powstaniu, czyli w tym buncie, który nastąpił po wyborach 2020 roku. Czyli w wydarzeniach na Kapitolu. Dokładnie tak. Bardzo ładnie to sprecyzowałeś. A teraz jeżeli powiemy o Wielkiej Brytanii. Otóż Wielka Brytania zaostrza wojnę z dziennikarstwem demaskatorów dzięki nowej ustawie o bezpieczeństwie narodowym, która została przyjęta w grudniu 2023 roku.
Wcześniej to była ustawa o terroryzmie i bezpieczeństwie granic 2019 roku, ale została zmodyfikowana, żeby dać większe możliwości ingerencji czy ograniczania wolności słowa. Teraz jeszcze za mało było tym ograniczeń, tym, którzy ograniczają tą wolność słowa, dlatego podpisana została ustawa o bezpieczeństwie w sieci, która uznaje publikację fałszywych informacji za przestępstwo zagrożone karą do roku więzienia. Teraz tutaj na marginesie tego warto powiedzieć, że w czasie pandemii powstało takie konsorcjum TNI, które było zorganizowane przez BBC, a BBC dorobiło się w tym czasie takiego pejoratywnego określenia orwellowskiego Ministerstwa Prawdy, które właściwie przykręcało tą prawdę. I teraz BBC określała tematy, które miały być cenzurowane. Było 7 bloków takich tematycznych i to BBC określało, co jest dezinformacją, a co jest prawdą. Więc jeżeli mówimy teraz o ustawie o bezpieczeństwie w sieci, i którym ktoś, tak jak BBC, ma dekretować, co jest prawdą, a co jest dezinformacją, to możemy mieć ogromne wątpliwości do efektów funkcjonowania takiej ustawy. Francja. No, we Francji pojawił się bardzo ciekawy pomysł, żeby w ustawie o sekciarstwie wprowadzić artykuł 4, który został nazwany Pfizerowskim. Ponieważ ten artykuł 4 groził więzieniem i potężnymi karami finansowymi za podważanie aktualnej wiedzy medycznej. Przykładowo, 3 lata więzienia i grzywny w wysokości 45 tysięcy euro za wypowiadanie się przeciwko toksycznym szczepionkom. I to wtedy ten, kto to wypowiada, to jest po prostu sekciarzem religijnym. Czyli religia covidowa, covidiańska. Ale to nie tylko, bo to dotyczy, że w tej chwili przecież pracuje się już nad nowymi szczepionkami związanymi z ptasią grypą, czy z pandemią X, która jeszcze nie jest zdefiniowana, ale już nad tymi szczepionkami się pracuje. Teraz Unia Europejska. Ustawa o przeciwdziałaniu dezinformacji, która została wprowadzona 25 sierpnia 2023 roku, czyli nie tak dawno. I o co tutaj chodzi? Otóż totalitarne rozporządzenie znane jako Digital Service Act, czyli unijny akt o usługach cyfrowych, powoduje, że Unia Europejska może ingerować w funkcjonowanie serwisów informacyjnych, mediów i narzucać, co uważa za dezinformację czy za fałszywą informację. Bo znowu nie ma żadnego kryterium tego, co jest prawdziwą informacją, a co jest dezinformacją. To mają organa unijne dekretować. I teraz od 24 lutego, czyli w tym roku, rozszerzona została interpretacja dezinformacji. I tutaj warto powiedzieć, na czym polega to rozszerzenie. Otóż to, co określane jest mianem dezinformacji, to w rzeczywistości każda narracja polityczna, która jest sprzeczna z preferencjami globalistycznego establishmentu Unii Europejskiej, a nawet sam termin globaliści jest stygmatyzowany jako niedopuszczalny. Zresztą ty na pewno sam nie raz odczuwasz skutki tych regulacji, bo pamiętam, że kiedyś mój program o Agendzie 2030 też nie znalazł... O globalistach. Tak, nie znalazł uznania tych regulatorów, którzy wyłączyli ci akurat ten program. Na jeden z kanałów. Na szczęście ty masz wiele kanałów. Brawo, Rafał, super. Więc teraz tak. Rzeczywista prawdziwość treści uznawanych przez europejskich biurokratów za fałszywe lub wprowadzające w błąd staje się w tym kontekście nieistotna.
Ale tutaj dochodzi jeszcze coś takiego. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale przecież Twitter sobie radzi, Twitter jest bez cenzury. I otóż okazuje się, że nie. Że w Stanach może być bez cenzury, ale jeżeli na terenie Europy na Twitterze ukażą się treści, które organa regulacyjne Unii Europejskiej uznano za niezgodne czy dezinformującą, to Twitter musi je usunąć, bo inaczej będzie ponosił konsekwencje. Czyli nawet na ten serwis, który w Ameryce nie ma żadnych ograniczeń cenzuralnych, europejscy biurokraci wymyślili, że jednak można też nałożyć kaganiec. A teraz co w Polsce się dzieje? W Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości kończy pracę nad ustawą o zakazie mowy nienawiści wobec mniejszości, ale... A mowa nienawiści wobec większości jest dopuszczalna? No więc to jest fantastyczne pytanie, powinniśmy zadać. Ale autorem tego projektu ustawy jest już wówczas wiceminister sprawiedliwości, pan minister Śmiszek, który został europosłem. Ale więc... pan minister czy pani ministra? No więc słuchaj, za to pytanie mógłbyś zostać skarcony według tej ustawy, która jeszcze na szczęście nie weszła, ale ponieważ w tej ustawie, mój drogi, to tak, bo wcześniejsza ta ustawa dotyczyła właściwie, jeżeli ktoś wyrażał rasowe, ta mowa nienawiści dotyczyła rasizmu. Natomiast tutaj rozszerzone zostało ta interpretacja, która jeszcze nie została przyjęta, ale ma być przyjęta, nie tylko do rasy, pochodzenia etnicznego, religii albo wyznaniowości. Teraz do tego katalogu dołączyć ma też płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, wiek i niepełnosprawność. Rafale, mam wrażenie, że dopiero teraz sobie uświadomiłeś, jak ryzykowne pytanie zadałeś przed chwilą. Masz szczęście, że jeszcze nie obowiązuje ustawa śmiszkowa. Ale jak wejdzie w życie, to tego nie typu nie pytania... Nie będzie do śmiechu. Nie będzie do śmiechu i tego typu pytania będą ostro... Nie wiem w jakim wymiarze, ale myślę, że najwyżej półtora roku byś dostał. To trzeba jak najszybciej teraz to opublikować. Tak. No dobrze, dziękuję ci bardzo za ten przegląd. WikiLeaks był tylko jak gdyby takim punktem wyjścia, natomiast pokazałeś tu, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, Francji, w Unii Europejskiej, w Polsce. Tak, właściwie w tej chwili bardzo domotne się stało, żeby wykorzystywać pojęcie mowy nienawiści do stwarzania ograniczeń. No to na przykład Szkocja, Irlandia, wiele krajów. Ale myślę, że nie damy się, Rafale, i liczę też na widzów tego kanału sympatycznego, że nie poddamy się tej presji, bo poprawność to jest prawda. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Jacek Frankowski. Dziękuję Ci bardzo, Jacku. Dziękuję również. Dziękuję. A Państwa zachęcam do oglądania programów Centrum Edukacyjnego Polska. One są zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK, na Odyseę. Wszędzie tam mogą Państwo oglądać nasze filmy, dlatego prosimy o subskrypcję każdego z tych kanałów. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe. Państwa darowizny pomagają nam w kontynuowaniu naszej pracy, naszej działalności. Dzięki tym darowiznom od kilkunastu lat pracujemy, działamy, staramy się docierać do Państwa z jakąś informacją, czyli służyć temu, czemu służy też WikiLeaks, prawda? Czyli może nie na taką skalę, jak to robił Assange, ale w swoim zakresie też mamy podobną rolę. Proszę Państwa, również zachęcam do zaglądania na nasze strony księgarni internetowej. Księgarnia jest pod hasłem cep-sklep.pl, cep jak Centrum Edukacyjne Polska, a tam książki zarówno naszego wydawnictwa, jak i autorów, którzy z nami współpracują.
Współpracuje z nami pan ambasador w Syrii, dawny ambasador w Syrii, Krzysztof Baliński. Tu jest jego książka Polska czy Ukropolin. Myślę, że bardzo ważna pozycja. Współpracuje z nami pan Henryk Pająk. Tu jest książka o kryzysie w Kościele katolickim. Bójcie się. Przepraszam, lękajcie się. Myślę, że bardzo ważna pozycja dotycząca sytuacji w posoborowym kościele, a także inne książki tego autora, na przykład Na wschodzie bez zmian, dotycząca wojny na Ukrainie, a także książka Bestie końca czasu, to jest książka dotycząca masonerii, zwłaszcza amerykańskiej. Polecam też książki pana Tomasza Bauta, książka Media nienawiści, właśnie wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, przepraszam, Trumpa. Biden to teraz, że tak powiem, kompromituje się w różnych debatach, natomiast to była, to jest pokłosie poprzedniej kampanii prezydenckiej i strasznych ataków na Donalda Trumpa. Polecam także książki, powiedzmy, historyczne. Tu mam na przykład książkę Jerzy Brochocki, Rewolta marcowa, Narodziny, życie i śmierć PRL-u. To jest książka wokół wydarzeń z marca 1968 roku. Bardzo polecam tę książkę. Również książka Roman Dmowski i Trzy pokolenia narodowców. Znajdą ją państwo na stronie cep-sklep.pl. A z książek wydanych przez nasze wydawnictwo, najnowsza książka to jest oczywiście praca kanonika Henryka Czepułkowskiego Antykościół w natarciu. To był jeden z najlepszych znawców masonerii antykościoła w Polsce, a także tłumacz innych autorów. Na przykład Henryk Czepułkowski przetłumaczył dwie książki Arnaud de Lassy, Masoneria, czyżby papierowy tygrys, a także New Age, nowa religia. To wszystko, wszystkie te książki są do nabycia w cep-sklep.pl. Polecam książki historyczne. Hitler, założycielem Izraela, niemieckiego autora Henneke Kardela, o tym, jak pochodzenie Adolfa Hitlera i wielu dygnitarzy III Rzeszy wpłynęło na ich politykę, a także źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, francuskiego autora Pierre de Villemarais, książka o tym, jak banki z Nowego Jorku, z City of London, a także z Hamburga finansowały najpierw rewolucję bolszewicką, a później także Partię Narodowo-Socjalistyczną w Niemczech. Książki, mamy też serię książek Jedynie prawda jest ciekawa, tam jest chyba 9 pozycji. Dwie pierwsze to książki o Piłsudskim i sanacji, pokłosie konferencji historycznych, między innymi z udziałem Grzegorza Brauna i innych osób. Książka o kresach wschodnich Rzeczpospolitej, Kresy wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski. Bardzo ważna pozycja, a także ostatnie książki, które dotyczyły wybitnych postaci w szeroko rozumianym ruchu narodowym. Jędrzej Giertych, wierny kontynuator myśli Dmowskiego o prawicy narodowej, a także wcześniejsza książka o Bolesławie Piaseckim. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia.